Chodźcie moimi drogami, to hasło tegorocznego, już 9. rajdu szlakami Jana Pawła II. Rajd przebiega szlakami papieskimi, zarówno tymi jedno, jak i wielodniowymi w Beskidzie Wyspowym, Gorcach i Beskidzie Sądeckim. Mogą w nim brać udział grupy zorganizowane do 10 osób, młodzież szkolna pod opieką nauczyciela oraz osoby indywidualne. Zakończenie rajdu odbędzie się 10 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. W jakim celu organizowane są rajdy papieskie? Rajdy papieskie są organizowane w celu uczczenia nauczania Jana Pawła II, który był największym Polakiem, a w tej chwili jest błogosławionym. I chodzi, aby właśnie ludzie, szczególnie młodzi, w sposób żywy tą naukę kultywowały. Czy młodzież chętnie bierze udział w takich rajdach? Tak, młodzież bierze udział chętnie w rajdach i też chętnie włącza się w program, który jest zawsze przygotowany, oparty o treści związane z nauczaniem Jana Pawła II. A jakie są warunki uczestnictwa? Warunkami uczestnictwa w rajdzie jest przede wszystkim przyjęcie tutaj zgody na realizowanie treści związane z tematyką rajdu, jak i podporządkowanie się w sensie zachowania związane jako jest to impreza naznaczona po prostu tylko warunkami uczestnictwa w obozach, wycieczkach, ale też jest to swoista taka lekcja patriotyzmu. Organizowany jest konkurs na kronikę rajdową. Co powinna zawierać taka kronika? Kronika rajdu papieskiego powinna zawierać najważniejsze elementy z trasy rajdu, czyli zdjęcia, opisy lub inne ciekawe wydarzenia, które uczestnicy zobaczyli lub przeżyli na trasie rajdu. A ile kilometrów średnio liczą trasy? To wszystko zależy od organizatora, od opiekuna grupy, bo to mogą być trasy kilkudniowe. Na przykład w moim przypadku jest to trasa w tej chwili planowana z Wadowic do Limanowej, czyli to jest ponad 100 km, ale są też trasy jednodniowe, kilkukilometrowe, które uczestnicy wraz z opiekunem wybierają według własnego uznania. A jaka atmosfera panuje? Atmosfera jest zawsze w poczuciu takiej jedności, więzi, wspólnoty. Jest to taka atmosfera rodzinna, gdzie każdy czuje się w sposób dobry, jako takim elementem jest ten wymiar wspólnoty, jaką tworzymy, bez względu na to, że jesteśmy młodzież, dorośli czy dzieci. I ostatnie pytanie, jak zachęciłby pan do udziału w takim rajdzie? Jeżeli miałbym zachęcić do uczestnictwa w takim rajdzie, to po prostu to jest w tym roku wyjątkowa okazja, z racji, że jest to rok, w którym przeżywamy uroczystość wniesienia na ołtarze Jana Pawła II. Dlatego jest to wyjątkowa okazja, by uznać radość tej beatyfikacji i to będzie też swoista radość naszej tutaj społeczności lokalnej, jaka jest ziemia limanowska i dlatego zachęcałbym do tego zamanifestowania radości z tego, że Jan Paweł II jako rodak, ten, który był w Limanowej, który koronował Matkę Bożą Limanowską, dlatego dla nas Limanowian jest to taka okazja, żebyśmy mogli właśnie być razem. Dziękuję bardzo.